Tom trzeci. Życie w śmierci. Rozdział pierwszy ostatnie lata ojca. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i nie umiłowali życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Objawienie 1211. Kiedy Piotr Nikitowicz rozstał się z synem na schodach przed domem. Jego serce owładnął głęboki smutek. Chociaż Paweł już dawno skrył się za rogiem budynku, to ojcu się wciąż wydawało, że za chwilę znów się pokaże, że znów zobaczy blask nowego życia w tych niezwykle wyrazistych oczach i znów usłyszy jego głos. Ale niestety, z za rogu pokazywali się wciąż jacyś inni ludzie. Ojciec powoli wrócił do mieszkania, wycierając dłonią łzy z policzka. Pod wieczór zaczęły go męczyć ciężkie przeczucia. To oczekiwał powrotu syna, to tracił zupełnie nadzieję, aż w końcu zabrzmiał dzwonek u drzwi, ale nie był to sposób, w jaki dzwonią swoi. Serce ścisnęło go na widok obcego mężczyzny. Przepraszam, czy pan jest ojcem Pawła? Spytał nieznajomy, ale nie doczekawszy się odpowiedzi, powiedział ściszonym głosem, rozglądając się na boki. Jestem jego najbliższym współpracownikiem i dlatego poczułem się w obowiązku, żeby was uprzedzić. Pawła z rana wezwali do kadr i do końca dnia już go nie widzieliśmy. Prawdopodobnie został aresztowany. Przepraszam, że przynoszę taką smutną wiadomość, ale wszyscy go bardzo lubiliśmy, szczególnie po tym wystąpieniu w klubie. Mężczyzna zamilkł, zakłopotany i odwróciwszy się odszedł. Piotr Nikitowicz jeszcze długo stał na stopniach z opuszczonymi rękami, patrząc w ślad za nieznajomym. Potem podniósł oczy do nieba i cicho powiedział Panie, ochroń moje dziecko pośród tych koszmarów. Gdy wszedł do pokoju, padł na kolana i długo i gorąco modlił się o syna. W nocy wróciła z fabryki łusza i ze łzami w oczach potwierdziła informację o aresztowaniu syna. Po bezsennej nocy wcześnie rano postanowił po naradzeniu się z żoną opuścić rodzinę w obawie przed wizytą NKWD. Wkrótce rzeczywiście dom był poddany rewizji, podczas której została zabrana Biblia i prawie cała literatura, którą Paweł tak gorliwie kolekcjonował. Nic ze skonfiskowanych rzeczy nie zostało zwrócone. Kiedy Piotr Nikitowicz przyjechał do Tambowa, Naczelnik milicji powiedział mu, że jego wyrok w tym roku dobiegł już końca i może już legalnie wracać do rodziny. Piotr Władykin otrzymał nowy dokument, z którym pojechał z powrotem do domu. Usza z radością powitała go ponownie, tym bardziej, że jej serce cierpiało z powodu aresztowania syna. Ale niestety, nie patrząc na wszystkie cierpienia rodziny Władykinych, po sześciu latach tułaczki odmówiono Piotrowi pozwolenia na zamieszkanie z rodziną dlatego musiał zamieszkać na wsi 30 km od domu na nowym miejscu była niewielka społeczność której członkowie bardzo się ucieszyli że między nimi zamieszka brat tym bardziej że wszyscy do 1929 roku dobrze go znali powitali go jak bardzo drogiego i szanowanego człowieka ale Piotra Nikitowicza Ciągnęło do swojej ęskiej społeczności, która już od sześciu lat była rozproszona i jak stado owiec bez pasterza znosiła wiele trudów i przeciwności. Piotr Nikitowicz zameldował się we wsi, ale gdy się upewnił, że po rewizji zostawili na razie jego rodzinę w spokoju, wrócił mieszkać z żoną i dziećmi. Jego gorącym pragnieniem byłoby znów zebrać rozproszoną społeczność. Wasili Iwanowicz Jefimow, Najbliższy współpracownik Piotra w przeszłości, ożenił się z młodą siostrą i wkrótce po jego aresztowaniu porzucił społeczność i przeprowadził się do dużego miasta. Za jego przykładem poszła też rodzina Kuchtina. Wielu z pozostałych było bardzo wystraszonych aresztowaniem Pawła. Jednak Piotr Nikitowicz, powierzywszy dalszy los w ręce pana i naradziwszy się z łuszą, postanowił zebrać znów społeczność i zacząć nabożeństwa. Nie było to łatwe. Nikt nie chciał udostępnić pomieszczenia do zgromadzeń. Regent Churu wyjechał do innego miasta. Nie było braci usługujących słowem, a z młodzieży pozostała tylko Wiera Kniaziewa. Jednakże ny zaczęli z wiarą i ogniem w sercu zapraszać wszystkich wierzących do siebie. Pierwsze zgromadzenie było szczególnie błogosławione. Wspominając pierwsze dni istnienia zboru, gdy zbierali się w suterenie u zaśpiewali swoją ulubioną starą pieśń. Siedział Chrystus z uczniami. Zadrżały dusze, i z oczu popłynęły łzy wzruszenia, gdy śpiewali. Nie bójcie się i nie narzekajcie, w ten czas zły, moje dzieci. Cierpienia twardo znoście w imię prawdy i miłości. Kazanie Piotra Nikitowicza wywołało głęboką pokutę u wielu osób. Szczególnego poruszenia doznały Wiera Knieziewa i jej mama, ale też wielu innych. W modlitwie wielu oddało się na służbę słowa i inne służby, a jeden z braci wziął na siebie zebranie ponownie chóru i pokierowanie nim. Piotr Nikitowicz wziął na siebie służbę prezbitra. Zbór wyraźnie się wzmocnił. A zgromadzenia były prowadzone głównie u władykinych. Po wznowieniu działalności chóru, na zgromadzeniach dało się zauważyć wyraźne ożywienia, a zamiast Pawełka, którego pamiętali wierzący z dawnych lat, teraz z wierszykami występowała Dasza, jego siostrzyczka, i Iliusza, jego mały braciszek. Radość, niby wiosenne strumyczki, zaczęła się wlewać w serca wierzących. Listy młodego więźnia Pawła. Pokrzepiały nie tylko miejscowy zbór, ale i wiele sąsiednich. Tak spokojnie przeszły lata 1935 i 1936. Chociaż całe bractwo przechodziło w tym czasie wielkie prześladowania, pozbywszy się wiernych braci. Piotr Nikitowicz odwiedzał swoją wiejską społeczność, gdzie był zameldowany dość rzadko. Pewnego razu brat Starzec, który był tam prezbitrem, w czasie jego wizyty powiedział mu z miłością: Kochany bracie Piotrze, wszyscy szczerze Cię kochamy, jesteśmy świadomi Twoich doświadczeń, cieszymy się i dziękujemy Bogu, że cierpienia nie złamały Twojego ducha, ale obawiamy się o Ciebie i musimy Cię ostrzec, że śledzi Cię NKWD, dlatego uważaj, gdy do nas przyjeżdżasz, a jeszcze bardziej, gdy jesteś w domu. Może nawet warto przeczekać, i nie głosić na razie kazań, bo niektórych z nas już wypytywali o Ciebie. Wodykin odpowiedział na to: Bracie, przecież obiecałem służyć Bogu nie tylko wtedy, gdy wolno, ale zawsze i wszędzie. Nie bałem się, gdy byłem szulerem i śmierć deptała mi po piętach. A teraz przecież jestem sługą Bożym i robię to, do czego On mnie powołał. Nie mogę milczeć ale dziękuję od serca za ostrzeżenie i postaram się wszystko dokładnie przemyśleć. Po przyjeździe do swojej społeczności donieśli mu, że Wiera Kniaziewa była wezwana przez NKWD i przesłuchiwana w jego sprawie. Potem wszyscy zdecydowali, że Piotr Nikitowicz powinien pomieszkać jakiś czas na wsi. Usza także pojechała tam razem z nim. W jeden z targowych dni poszli na bazar, by sprzedać swoje wyroby, których produkcją zajmował się w domu Piotr. Pod koniec dnia podeszli do nich wierzący przyjaciele pod pretekstem kupna czegoś i ostrzegli. Bracie, od rana obserwujemy, jak was śledzą i serce nas boli. Tam za wozem stoi dwóch ludzi. Jeden to nasz miejscowy agent NKWD, a drugi jakiś obcy w czarnej skórzanej marynarce. Uważajcie na siebie. Piotr Nikitowicz z żoną powoli zaczęli zbierać rzeczy i starając się nie zwracać na siebie uwagi. Przyszli na stację kolejową, żeby wyjechać do miasta i zgubić swoich prześladowców. Na peronie był wielki tłum i zdawało im się, że wsiedli do pociągu niezauważeni. Ale gdy pociąg ruszał, Usza zobaczyła prześladowców wsiadających również. – No, Pietia – powiedziała cicho Usza – myśleliśmy, że nikt nas nie zauważył, ale nasi wrogowie wbiegli za nami. Pewnie będą cię szukać po wagonach. Co robić? – Serce Piotra Nikitowicza ścisnęło się jak przed śmiertelnym zagrożeniem. Zostawało tylko wyskoczyć w biegu z pociągu, co nie było dla niego trudnością. Zaczęli się razem po cichu modlić, a później Piotr powiedział do żony. Usza już się ściemnia, daj mi futro, nakryję się nim, schylę się i niech pan pomoże. Ledwo zdążyli się przygotować, jak drzwi wagonu gwałtownie się otworzyły i weszło tych dwóch i krzyknęli – Władykin! Piotr schylił się nisko między bagażami. Agenci rozpychali pasażerów i z wielkim trudem przeciskali się do przodu w wagonie, który był ponad miarę nabity ludźmi. Władykiny zostali niezauważeni. Przed wjazdem do miasta wyskoczyli w biegu i skryli się między domami. Do domu weszli tylnym wejściem przez podwórze. Przyjaciele powiedzieli im, że domy są tak pilnie obserwowane, że niemożliwe jest, by się zgromadzić. Ale mimo to wierzący zbierali się gdzieś w ciemnych i dusznych izdebkach. Piotr Władykin pokrzepiał naród Boży we wszystkich tych doświadczeniach i chociaż w ciasnocie i pod strachem, to zgromadzając się na czytanie Słowa Bożego i gorące modlitwy, chrześcijanie się ożywiali. Bardzo drogie były te spotkania, na których każda linijka zaśpiewanego hymnu odciskała się w duszy, każde kazanie było jak balsam na cierpiące serce. Każda modlitwa jak łyk świeżego powietrza pośród smrodu i zaduchu. Skończyły się spory, waśnie. Przeciwnie, teraz każdy chrześcijanin widział w drugim bliskiego, drogiego i kochanego człowieka. Piotrowi Nikitowiczowi doradzali, żeby mniej się pokazywał w mieście, a lepiej odwiedzał wiernych na wsi. Do Władykinych przychodzono bardzo rzadko, tylko w pilnych przypadkach. Wiera kniaziewa bardzo lubiła Piotra Nikitowicza, ale obawiając się śledzenia, umawiała się, że będą się spotykać na miejskim bazarze. Opowiadała, że często wzywają ją na przesłuchania i zmuszają, by składała zeznania o życiu społeczności, a szczególnie na temat Piotra Nikitowicza. Siostra musiała w czasie przesłuchań znosić ciężkie doświadczenia, gdy brutalnie jej grożono albo dla odmiany obiecywano złote góry. Siostra w ogóle przestała odpowiadać na ich pytania, a później także stawiać się na wezwania, dlatego zaczęli ją zabierać z ulicy. Cierpienia zawisły nad domem Władykinych. Z listów przesłanych przez Pawła wiedzieli, że też przechodzi straszne próby przy czym jego cierpienia różniły się od tych, które przechodził Piotr. Serce rozdzierało się między cierpieniami w domu a u syna. Usza starała się ze wszystkich sił pocieszać syna w listach, ale i męża witała na progu domu jak cud Bożej miłości. W końcu nawet pojawienie się we wsi stało się dla Piotra Nikitowicza prawie niemożliwe. Okazywało się, że są donosiciele nie tylko wśród niewierzących wieśniaków, ale i wśród swoich. Nieraz trzeba było uchodzić przed prześladowcami nocą. Brodząc po kolana w śniegu, błądząc po lesie i leżąc godzinami w oborach. Ale po każdym minionym zagrożeniu, serce znów się rwało, by zanieść dobrą nowinę tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Kiedyś po powrocie z takiej napiętej misji, Władykin pomyślał zatrwożony, i co będzie dalej? Przypomniało mu się dawne, grzeszne życie, pełne ryzyka, ale myślał o tym z obrzydzeniem. Wtedy nikt go nie prześladował, on sam był zdolny do wszelkiego zła i nikczemności, i nie tylko zdolny, ale wiele zła uczynił. Ale już ponad osiem lat znosił ze swoją rodziną różne prześladowania z powodu głoszenia Ewangelii i walki przeciwko grzechowi i ciemności. Czyżby już nigdy nie było mu dane odwiedzić z Ewangelią w ręku te znajome izby i gościnne wioski, gdzie zawsze go witano z nieobłudną miłością, jak Bożego posłańca? Czyżby nadeszły te straszne czasy, o których mówił brat Fedosiejew, gdy byli razem z misą na wsi? I co robić dalej? Czyżby na ulicach miasta już nigdy nie miał być usłyszany chrześcijański śpiew? Czy to już koniec, aż do przyjścia Pana? Z takimi trwożnymi myślami patrzył Piotr przez okno na miasto, napełnione zapachem wiosny. Usza weszła do domu, zamykając drzwi na skobel, i rzuciła całą stertę świeżo wypranej bielizny. Razem z nią wdarł się do domu zapach wiosny, ale żona zdawała się być czymś zaniepokojona. Pietia, od samego rana siedzi u nas na rogu ulicy jakiś człowiek. Czy to czasem nie jest agent KWD? To chodzi, to siada, czytać gazetę. Obserwowałam go z za innych domów, dawno już siedzi. Może trzeba zobaczyć, jakbyś się mógł schować albo uciec. Eh łóżka, jeśli już nasza godzina nadeszła, to gdzie uciekniemy i po co uciekać? Bóg przecież jest ten sam i wczoraj i dzisiaj. Teraz już nie możemy się wycofać. A jeśli poszliśmy za Panem, to idźmy do końca odpowiedział żonie Piotr Nikitowicz. To prawda, ale ciało cierpieć za Pana nie chce. Ale taka jest jego święta wola powiedziała usza z westchnieniem. Po chwili milczenia władykin odezwał się z westchnieniem. Miałem tej nocy sen. Bardzo krótki. Widziałem, że podchodzi do mnie człowiek z NKWD i wita się ze mną jak ze swoim. Tak, usza, nie ma wątpliwości, że nadszedł czas cierpienia. Oj, Pietia! krzyknęła usza. Zapomniałam, że też miałam sen. Czekaj, czekaj. Daj Boże pamięci. Aha, przypomniałam sobie. Widziałam most. Nasz most przez rzeczkę, a ty uciekałeś po nim przed jakimś człowiekiem. Patrzę a to twój wróg ubrany w białą koszulę i przepasany czarnym pasem. I patrzę a serce tak mi ścisnęło, bo widzę, że cię dogania. I jak się zamachnie, i jak cię uderzy nożem w plecy, od razu upadłeś na ziemię. No cóż, pomódlmy się, moja kochana, powiedział Piotr i upatrzy na kolana prosił Boga, że jeśli już taka jego wola to niech posili go w cierpieniach, a także rodzinę, którą pozostawi. Modlił się, żeby jego syn Paweł pozostał do końca wierny i żeby jeśli się kiedyś spotkają, to spotkanie było dla nich błogosławieństwem, a dla Pana chwałą. Usza także się modliła, że jeśli przyjdzie i zostać samej, żeby pozostała wierną chrześcijanką i przyprowadziła dzieci do Chrystusa. No, a teraz spróbuję wyjść powiedział Piotr Nikitowicz, i jeśli nie ma nikogo, to niech pan prowadzi. A jeśli jest, to tak czy owak nie ujdę z ich rąk. Lepiej wyjdę im naprzeciw. Nie, Pietja, ja pójdę i zobaczę, co się dzieje. Niby do sklepu, a potem ci powiem, przekonała go żona i skryła się za drzwiami. Wróciła bardzo szybko, ale była jakaś podniesiona na duchu, także pomyślał, że zagrożenie minęło. No, Pietja, Wokoło stoją agenci. Nie tylko na jednym rogu. Dyżurują z rowerami, dlatego nie możesz wychodzić. Usza, nie gniewaj się, ale chcę cię poprosić, żebyś poszła na bazar po grzyby. Tak mam ochotę zjeść grzybków. Poprosił ją Piotr Nikitowicz. Żona nieraz wypełniała takie prośby w ciągu ich wspólnego życia, a sama też lubiła grzyby. Ale ta prośba była niezwykła. Popatrzyła na męża z trwogą. I ta prośba wydała się jej jak prośba umierającego, a w jej umyśle przemknęło jak iskra. Może ostatni raz w życiu usłuży mężowi. Wyszła zamykając za sobą drzwi. Mam tu najlepsze grzybki, kochana, namawiała ją pierwsza napotkana handlarka. Łusza nabrała grzybów, zapłaciła i poszła szybko do domu. Przechodząc koło skrzyżowania, znów zobaczyła człowieka z gazetą w ręku. Na jej widok funkcjonariusz NKWD odwrócił się i odszedł kilka kroków w przeciwną stronę. Usza pomyślała, pewnie zaraz się zatrzyma i odwróci. Może podejdę i spojrzę mu w oczy i zobaczę, co to za człowiek. I przypuszczenia się sprawdziły. Człowiek odwrócił się w momencie, gdy była blisko niego. Szare, bezbarwne oczy skierowały się na nią i poraziły duszę. Wydało się jej, jakby sama śmierć na nią patrzyła, choć był to zwykły mężczyzna w zwykłym ubraniu. Usza chciała mu coś powiedzieć, coś dobrego, jakoś go zawstydzić, że prześladują całkiem niewinnego człowieka, który ani słowem, ani uczynkiem nikomu nie wyrządził żadnej krzywdy. Ale w jego oczach przeczytała, że to nie ma sensu. Przecież oni wiedzą, co robią. Przeszła obok niego i obok swojego domu, chcąc przejść cały kwartał. I przechodząc przez cuce podwórza, dostać się do siebie tylnym wejściem. Gdy podeszła do swojego płotu, westchnęła z ulgą, widząc, że wokoło nikogo nie ma. W głowie pojawił się plan ratowania męża i z wielkim wysiłkiem oderwała kilka desek z płotu, by przyszykować mu drogę ucieczki. Ale biedne, kochające serce nie wiedziało, że to, co ona robiła pierwszy raz w życiu, dla ich wrogów było już rutyną. Nie wiedziała, że w oborze sąsiada siedzi już zaczajonych trzech ludzi, a z okien okrążających domów wyglądają mu kratkiem sąsiedzi, ze współczuciem obserwując całą sytuację. Kiedy weszła do domu, rozległ się głośny dzwonek do drzwi. No, Pietja, to za Twoją duszą przyszli, powiedziała usza, stawiając naczynie z grzybami na stole. Piotr Nikitowicz lekko zbladł od napięcia. Ale jego nadzieja w panu i świadomość, że niczym nie zawinił, przywróciły mu po chwili spokój. Położywszy ręce na ramionach żony, powiedział Kochana moja, niech pan cię pocieszy. Zrobiliśmy dla niego, co mogliśmy i nie my zaczynamy tę męczeńską drogę chrześcijan. My ją już kończymy. Potem mocno objął żonę i zawołał do pana. Boże mój. Czy jeszcze ją kiedyś tak obejmę tu na ziemi? Jeśli nie, to Ty ją utul swoimi błogosławieństwami. Bądź dla niej miłosierny, jeśli kiedyś upadnie pod ciężarem. A jeśli już przyszedł koniec mojej służby i tułaczki, to niech Twoje błogosławieństwa podwójnie i potrójnie spoczną na niej. Ochraniaj mój dom i wtedy, gdy wokół będzie trwoga, bądź miłościw dla moich maluchów i dla tego dzieciątka, które ma się urodzić. A teraz niech będzie wola Twoja. Amen. No, Pietia, powiedziała usza z pewnością i odwagą, całując go. Ja pójdę i będę z nimi rozmawiać, a ty się ratuj. Z tyłu w płocie jest odbitych kilka desek, nie ma tam nikogo. Piotr Nikitowicz objął uszę i wyszedł na dwór. Z ulicy bez przerwy cisnęli na dzwonek i walili w drzwi okute żelazem. Usza, nie zdejmując z drzwi skobla, odezwała się. – Kto się tam tak awanturuje? Kogo potrzeba? – Otwierać, tu NKWD! – dobiegł za drzwi rozdrażniony głos. – NKWD nie ma co u mnie szukać – odpowiedziała Usza. – Jestem sama i nikomu nie otworzę. Idźcie do domu obok, tam czasem mordują i grabią, a moich dzieci nie straszcie. – Otwierać mówię, bo wyłamiemy drzwi, to nie są żarty. Mówię, że jesteśmy z NKWD. – jeszcze głośniej zażądał głos. Ja nikogo z NKWD nie wzywałam, dalej tłumaczyła Usza. Ani niczym nie zasłużyłam na waszą wizytę. Dlatego mówię, jak chcecie, to łamcie drzwi, a ja sama nie otworzę. Chciała im jeszcze coś powiedzieć, ale usłyszała hałas z podwórza, a wraz z nim wpadła do domu cała masa ludzi. Wśród nich zobaczyła swojego męża. Dwóch nieznanych jej ludzi mocno trzymało go za ręce, a jeden z nich podniósł skobel i wpuścił tych, co stali na ulicy. Wprowadzając na do domu, jeden z nich, widocznie dowódca, próbował uspokoić płaczące dzieci i usze. Nie bójcie się i nie płaczcie, nic strasznego się nie dzieje. Sprawdzimy tylko, co macie w domu i puścimy męża. Po co taki hałas robić? Przez otwarte okna było wyraźnie słychać, jak usza z płaczem odpowiadała. Dlaczego mnie i moje dzieci okłamujecie? Nie po to tu pilnujecie dzień i noc, i mojemu mężowi po piętach deptaliście, żeby go teraz wypuścić, a teraz trzymacie go jak jakiegoś bandytę. Puśćcie go! Gdzie wam teraz ucieknie? Przecież was tu pełen dom jest! na rzeczywiście puścili i nawet kazali usiąść na krześle, a sami zajęli się przeszukiwaniem. Eh, wy ludzie! Ludzie, do czego was diabeł doprowadził, prześladujecie biednego, niepiśmiennego człowieka. W biały dzień wpadacie do domu, żeby go zabrać od małych dzieci. Jeszcze mówicie, że wy za Boga nie zamykacie, to za co go zabieracie? Proszę, tu leży siekiera, łom, noże, ale za nie się nie łapiecie, tylko za Biblię, żeby ją nam odebrać. Słuchaj, Władykina, wystarczy już tego, odezwał się rozdrażniony dowódca. Bo nagadasz tyle, że będziesz musiała pójść z mężem. Chcecie mi zamknąć usta? Najgorsze już zrobiliście! Zabraliście dzieciom ojca, a teraz zostało jeszcze zabrać matkę! Odpowiedziała usza, nie mogąc się uspokoić. Szykując mężowi rzeczy na drogę, czuła, że widzi go ostatni raz i nie mogła się skupić. Wszystko leciało jej z rąk. Ostatni raz Piotr Władykin objął wszystkich, pocałował i wycierając łzy wyszedł z domu popychany przez konwojenta. Usza stała obejmując dzieci na tym samym kamiennym stopniu, na którym ojciec żegnał swojego syna ostatni raz i nie spuszczała oczu z tego tłumu, w którym widać było kurtkę jej męża. Sąsiedzi okrążyli uszę ze współczuciem i opowiadali, jak na wszystkich rogach były poustawiane posterunki, a w stodole czekali w zasadce ci ludzie, którzy złapali Władykina, gdy chciał przejść przez płot. Wokół wszystko oddychało świeżością zieleni, ale ani wesoły szczebiot ptaków, ani wesołe promienie słońca odbijające się w kałużach, ani nic innego nie mogły ulżyć cierpiącej duszy wdowy Władykiny, którą teraz się poczuła. Na domiar wszystkiego, w samym końcu maja, w nocy, sama, samiuteńka, poszła na porodówkę urodzić ostatnie dziecko. Urodziła się córeczka, która w przeciwieństwie do innych dzieci była bardzo krzykliwa i miała czarne włoski. Z porodówki wyszła przed terminem, bo nie mogła sobie pozwolić na odpoczynek. Córkę nazwała Margarita. Był czerwiec 1937 roku. Pierwszą jej myślą po powrocie do domu było: Co się dzieje z mężem? Dlatego umyła dzieci i trochę posprzątała w domu, a potem, czując jeszcze ogromną słabość na ciele, pobiegła na posterunek milicji. Ale jej poszukiwania były bezskuteczne. Ani na milicji, ani w NKWD, nikt jej nie chciał niczego powiedzieć o mężu. Już wieczorem, zupełnie bez sił, znów przyszła na milicję, usiadła na ławeczce w korytarzu, dziecko położyła na kolanach, a sama zapłakała z żalu, zmęczenia i od nieludzkiego traktowania. Z dworu zaszedł dyżurny milicjant i, zobaczywszy ją płaczącą, zapytał: Co się pani stało? Czemu pani płacze? Znaczarstwa nikogo nie ma, bo od rana szukam męża i byłam już tutaj i w NKWD i w więzieniu, i nigdzie nic się nie mogę dowiedzieć. Nazywa się Piotr Władykin, wyjaśniła Usza milicjantowi i opisała mu swojego męża. Milicjant spojrzał ze współczuciem na nią, na dziecko, na gabinet naczelnika i przysiadszy się obok, cicho powiedział. Nikt ci o nim nic nie powie. On jest tutaj, w osobnej celi, ale podlega naczelnikowi NKWD. Tylko patrz, żebyś się nie wygadała. To bardzo dobry człowiek, cały czas się modli. Znałem go jeszcze wcześniej, a i syna waszego znam. Nieźle ma gadane, pamiętam jak naczelstwo nie mogło sobie z nim poradzić. A twój mąż siedzi teraz w tej samej celi, co wcześniej syn. Ciebie sobie też przypominam, jak byłaś w gabinecie naczelnika walczyć o syna. Ale dzisiaj, kochana, już za późno. Wszystkie cele są na nocnym zamku. Przyjdź jutro wcześnie rano. Będę ich przed końcem zmiany wyprowadzał na spacer. Staniesz sobie tu za drzwiami i zobaczysz, jak go będę wprowadził i wymienicie kilka słów. A inaczej go nie zobaczysz, nikt ci nie pozwoli. Dziękuję ci serdecznie, niech Bóg ci odpłaci za Twoje dobro. Zrobię tak jak mówisz. A jeszcze zanim go zabrali, to bardzo chciał zjeść grzybków, ale wpadli z NKWD jak stado szerszeni i nie zdążył nawet spróbować. Może dałoby się przekazać mu teraz, bo cały dzień z tobołkiem chodzę i już rąk ze zmęczenia nie czuję. Milicjant ostrożnie wziął tobołek i przekazawszy szybko jedzenie, zwrócił domowe naczynie. Powiedziałem mu, szepnął milicjant, żeby rano wyglądał cię za drzwiami, tylko uważaj, nie wygadaj się nikomu. Usza tak się ucieszyła, że zapomniała o zmęczeniu i wracała do domu pogrążona w swoich myślach. Rano, skoro świt, Usza była już na nogach. Przygotowała jedzenie dla rodziny i poszła na wyznaczone miejsce, by oczekiwać na męża. Milicjant już zaczął swoją pracę z kolejnymi celami i zobaczywszy ją, kiwnął głową. Usza zobaczyła przez górną szybę w drzwiach, jak z półmroku korytarza wychodził więzień. Poznała, że to mąż po pasiastej kurtce pogniecionej i pożółkłej od brudu w celi. Zapadnięta i zarośnięta twarz wyrażała taki spokój i błogość, jakiego jeszcze u niego nie widziała. Pokaż córeczkę, jakiej dałaś na imię? przystanąwszy przed uchylonymi drzwiami odezwał się władykin. Margaritka, weź ją, chociaż pocałuj! Zapominając o ostrożności, usza weszła przez drzwi i wsunęła mu drogocenny pakunek do rąk. Piotr Nikitowicz spojrzał skupiony na córeczkę i podniósł oczy ku niebo i powiedział: Boże mój, boże mój, i tom ofiaruję tobie, bądź dla niej miłosierny. Później obróciwszy się do żony, powiedział: Śledztwa i rozprawy nie było i nie będzie. Zmuszali tylko, żebym się wyrzekł, ale Bóg mnie zachował. Niech wiera uważa na siebie. Milicjant kazał Władykinowi iść dalej także nie zdążyli nawet się objąć i Usza tylko zawołała za nim. A kiedy się znów zobaczymy? Piotr przeszedł kilka kroków i jeszcze raz się obejrzał i odpowiedział. U stóp Chrystusa. Tego dnia Łusza dowiedziała się, że oprócz jej męża aresztowano jeszcze czterech braci, w tym regenta chóru. Nikomu nie pozwalano na widzenie ani przekazywanie paczek. Nie było nawet wiadomo, gdzie są i jaki jest ich los. Po dwóch miesiącach, gdy kolejny raz prosiła naczelnika NKWD o jakieś informacje, powiedział jej: Są skazani bez prawa do korespondencji do odwołania. Po aresztowaniu męża, usza pocieszała się jeszcze rzadkimi listami od syna z kołymy, ale na początku 1938 roku i ta więź została przerwana, i została zupełnie sama i zapomniana przez wszystkich strójkom małych dzieci. Minął ponad rok, i na jej liczne skargi i prośby w końcu otrzymała wiadomość. Pani mąż zmarł na zapalenie płuc. Piotr Nikitowicz Władykin, jako wierny Boży sługa, zakończył życie w niewoli, oddawszy chwałę Bogu męczeńską śmiercią. Jeden tylko Bóg wie, gdzie się znajduje jego bezimienna mogiła. W 1956 roku oznajmiono rodzinie Władykinych, że Piotr Nikitowicz został pośmiertnie rehabilitowany.